Prawo wodne to pomysł, który rozwija naszą ideę całej mobilności miejskiej. Przypomnę, że realizowaliśmy duży projekt unijny, którego celem było to, aby mieszkańców namówić do tego, aby korzystali z alternatywnych źródeł poruszania się po mieście. Rowery, parkingi, które są zlokalizowane wokół miasta, komunikacja miejska. No i również korzystając z tego, że mamy piękne jezioro, również połączenie tych terenów, które przylegają do jeziora za pomocą tramwaju wodnego jako środka komunikacji. Trzeba zaznaczyć, że taki pojazd, taki statek to nie jest materiał, który kupuje się w markecie i gdzieś bierze spółki, tylko też tutaj proces produkcji trwa kilkanaście miesięcy, stąd też na pewno w tym roku, w 2018 nie zdążymy cieszyć się widokiem tego nowego obiektu na Jeziorze Miejskim. Mieszkańcy Chodzieży na pierwszy rejs tramwajem wodnym będą musieli jeszcze poczekać. Na szczęście, zanim pierwsze osoby wejdą na pokład nowego statku, do dyspozycji zainteresowanych pozostanie dotychczasowy środek transportu wodnego, stateczek Chodzieżanka. Tramwaj wodny zacznie kursować w przyszłym roku, nie oznacza to jednak, że Chodzieżanka zakończy swój wodny żywot. Zostanie bowiem oddana do renowacji, po której chętni znów będą mogli wejść na jej pokład.